Jak robi się to z 27 marca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Teatru. Z tej okazji wręczono nagrodę dla najlepszego zespołu ostruckiego przeglądu teatralnego. Zwyciężył teatr z zespołu szkół salezjańskich. Drugie miejsce zajął, no właśnie, nikt, bo w przeglądzie uczestniczył tylko jeden zespół teatralny, co nie wystawia dobrego świadectwa o kulturze. Jednak nie to było w tym dniu najważniejsze. Orędzie na Międzynarodowy Dzień Teatru odczytali Ignacy Ciunelis i Agnieszka Skrzypczak, która ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Teatralną i Filmową w Łodzi na wydziale aktorstwa i aktualnie w teatrze Stefana Jaracza w Łodzi poznaje, czym jest aktorstwo. Poznanie siebie i świata, poznanie siebie w różnych okolicznościach, jakie daje kolejna nowa sztuka i okoliczności danego bohatera, w które wchodzę, na pewno poznanie i doświadczenie. Oczywiście spektakle na najwyższym poziomie wymagają mecenatu. W dzisiejszych czasach niezwykle trudno jest przekonać sponsorów do przekazania pieniędzy. Nie zniechęca to jednak twórców do podejmowania kolejnych wyzwań. W Ostródzie swój nowy projekt zaprezentowała Małgorzata Pieńkowska, która mówiła o wdzięczności wobec sponsorów. Sztuka wymaga mecenasu, koniec, kropka. I tym mecenasem jak nie może być państwo, a skoro żyjemy w państwie kapitalistycznym i polega ono na tym, że trzeba mieć inicjatywy i radzić sobie... Sobie sam, no to właśnie okazuje się, że ci mecenasi są nieodzowni, naprawdę, ponieważ oni i to w kryzysie dzielą się tymi pieniędzmi, bo oni się po prostu dzielą. Więzi rodzinne rozbawiły ostrudzką publiczność i miejmy nadzieję, że doczekamy się wyprodukowanej w Ostrudzie przez ostrudzkich twórców sztuki teatralnej na podobnym poziomie.